Cześć, witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o przykładowej strukturze plików. Oczywiście ja wykorzystywałem ją w projektach komercyjnych, nie jest może idealna, ale się sprawdza, także pamiętajcie o łapce oraz o subskrypcji, a ja przechodzę do rzeczy. Oczywiście bazujemy tylko i wyłącznie na folderze SRC. Pierwszy folder, który od razu tworzył, to Components, czyli przechodzę do folderu SRC, następnie wybieram stwórz nowy folder i wpisuję Components. W nim będę zawierał wszystkie komponenty, a jakiego schematu użyję do tworzenia tych komponentów, o tym opowiem w kolejnym odcinku. Kolejny folder to kontekst. Używam go wtedy, kiedy wykorzystujemy w naszym projekcie Gatsby kontekst. O samym kontekście będę mówił w kolejnych kolekcjach. Na ten moment możemy ten folder po prostu sobie stworzyć. Czyli znowu przechodzę do folderu SRC, następnie wpisuję kontekst. Następnie wcześniej wspomniany folder Images do zdjęć. Oczywiście można wcześniej stworzyć folder Static i tam wrzucić Images, ale to już jak kto woli. Kolejny folder to Styles, tylko nie mylcie tutaj tego ze stylami do plików. W tym folderze będą jakieś globalne style, animacje lub preset styli CSS. To wszystko też można wrzucić do folderu Static. Natomiast my przechodzimy do folderu SRC i tworzymy tam folder Styles. Kolejny folder to SEO, czyli wszystkie potrzebne pliki do SEO naszej strony. No i ostatni folder to Utils. Ten folder jest dosyć specyficzny i w sumie nie musicie go mieć w projekcie, ale ja wychodzę z założenia, że gdy nie wiem, gdzie coś umieścić, to właśnie tam wrzucam te pliki, kiedy nie wiem po prostu, w jakim folderze je umieścić. Czyli wtedy wszystko trafia do Utils. Na sam koniec podsumujmy sobie jeszcze jedną rzecz. Takie pliki jak Styles, Images czy SEO, jeszcze zobaczymy, co w tym SEO będzie, możecie spokojnie sobie wrzucić do folderu Static. To już zależy generalnie od Was. W tym odcinku tyle. Pamiętajcie o łapkach oraz subskrypcji, a my słyszymy się w kolejnym odcinku.